Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Tomaszem Węgrzynem. Witaj Tomku. Witam. Tomku, dzisiaj poruszymy dwie sprawy. Jedną y, międzynarodową, drugą krajową. Y, zaczniemy od sprawy międzynarodowej. Y, data symboliczna, bo wtedy się to rozpoczęło w tym roku, to znaczy 7... Października, sobota, na granicy z Strefy Gazy i, i Izraela. No, dochodzi do ataku organizowanego przez Hamas. No, mnie zaskoczyło przede wszystkim to, że ten atak był taki, taki skuteczny. Tyle ofiar było po stronie Izraela. Przez pewien czas nawet tych ofiar po stronie Izraela było więcej niż po stronie palestyńskiej. Bo nas przyzwyczaiły wcześniejsze te odsłony tego konfliktu, że ginęło po wystrzeleniu stu rakiet pięciu Izraelczyków, a potem po tych pięciu Izraelczykach był odwet i ginęło pięciuset Palestyńczyków. Teraz ginęło na pierwszym etapie kilkuset, potem chyba nawet ponad tysiąc Izraelczyków. Oczywiście były też dosyć duże straty po stronie palestyńskiej. Ale jednak to, to już nie było nie, nie, nie było tak, jak, tak jak to dawniej yy, bywało. Yy, z czym to jest związane? Czy uważasz, że po prostu Hamas się lepiej przygotował? Czy ma jakieś wsparcie yy, obce, międzynarodowe, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny? Tak, to. <ścoughs> Najbardziej kontrowersyjną hipotezą jest to, że to Izrael jest wsparciem dla Hamasu. Ja może ale jednak, jest to, aż, jest to ale... hipoteza e, cze, e, szeroko dyskutowana, e, i e, ja uważam, że również taką hipotezę należy brać pod uwagę. Tak, przy czym zauważ, że wystarczy hipoteza, że tak powiem, że służby izraelskie wiedziały, że coś takiego się szykuje i ogólnie planowali reakcję na to. Na to Dozwalając jednak, by w pierwszych dniach był taki efekt szoku po stronie zwykłych Izraelczyków, czyli są te niechciane ofiary, że tak powiem, z tego tytułu, ale jednakże że hmm, powiem, potrzebna. I teraz tak. Hmm. Może tak w ogóle. Stara przeszukiwałem media w tym temacie. Dużo łatwiej było przeczytać o historii Hamasu, o wieloletnim konflikcie arabsko-izraelskim i na setki podobnych, że tak powiem, wątków, temacików i tak dalej. A dużo trudniej było znaleźć informacje, co tak naprawdę się wydarzyło. To było do tego stopnia, że Więcej można było o faktach się dowiedzieć, słuchając ekspertów w temacie, którzy w gruncie rzeczy przytaczali fakty tylko po to, żeby. To była podstawa do ich komentarza. No, na przykład, dr Szewko tak robi, że um, komentuje co się dzieje, no, ale przytacza fakty. I w praktyce od takiego doktora szewko, jego komentarza, można było się dowiedzieć więcej. Konkretów, co się dzieje, niż po prostu robiąc tak zwaną prosówkę. I to jest pierwsza rzecz, którą chcia, chciałbym, żeby tutaj. Sobie, znaczy ja uważam, że to warto sobie zapamiętać, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, jak szczegółowo byśmy informowani o tym, gdzie tam rosyjski konwój się zatrzymał idący na Kijów, a gdzie tam trafiła rakieta rosyjska, a gdzie się udało zrobić. Płapkę na jakieś tam trzy albo cztery czołgi rosyjskie i tym podobne. To było bardzo niedawno i byliśmy atakowani szczegółami związanymi z, tym, z tymi elementami operacyjnymi na terytorium Ukrainy. Tutaj był, były takie krzykliwe nagłówki, a teraz nie wiemy nic. Tak, takiego, żeby było wylistowane. No pewnie są jakieś niszowe portale i właśnie eksperci, gdzie pewnie można by to się może doszukać, ale w takim ogólnym odbiorze tego nie ma. Czyli Druga są też podawane fakty, które mają e, potwierdzać e, tą narrację o terroryzmie arabskim, e, o właśnie e, ataku i tak dalej. To tym bardziej jak gdyby mnie skłania ku temu, że to jest do pewnego stopnia i tu można właśnie dyskutować, e, jakaś, jakaś prowokacja, a może nawet ustawka. No bo e, e, zauważ jeszcze jedną rzecz, że generalnie Hezbollah się w to nie zaangażował, a Hezbollah jest związany z Iranem. Hezbollah brał udział w walkach z państwem islamskim, natomiast Hamas, E, wspierał częściowo państwo islamskie, a jak wiadomo, bojownicy państwa islamskiego byli leczeni na przykład w Izraelu. E, czyli jak gdyby, e, jeżeli do której ze stron należałoby Hamas zaliczyć, to bardziej do tej strony, która jakoś kolaboruje, ma jakiś układ, no, są i dalej idące tezy, ze stroną amerykańsko-izraelską niż do tej strony, którą reprezentuje głównie Iran i Hezbollah, którzy są nieprzejednanymi wrogami państwa Izraeli. Najchętniej by to państwo obrócili w perzynę, ale to jednak nie oni, zdaje się, zaatakowali na tej granicy, przy tym murze, tylko właśnie ci, których, tak jak powiedziałeś, bardziej czy mniej prawdopodobnie oskarża się o jakąś kolaborację czy przynajmniej jakiś układ z Izraelem. Tak. To, to, co jeszcze powiedziałeś, to też być może tu jest odpowiedź bardziej taka banalniejsza, że chodzi po prostu o ten podział Sunnici kontra Szyici, gdzie Hezbollah jest bardziej szyicki, Iran jest po prostu szyicki, natomiast Palestyńczycy, co do zasady z tego co mi wiadomo, no to są raczej Sunnici, więc być może ten podział jest wystarczający, ale te uwagi, które powiedziałeś, według mnie tak są słuszne oczywiście. Dodam drugi element. E dość oczywistym przesłanką, czy to co wszyscy widzieli, może w ten sposób, to e, taki dystans do tematu ukraińskiego jeszcze wcześniej, czyli tam kilka miesięcy temu, co niektórzy tłumaczyli wyborami w Polsce. Ja osobiście to tłumaczyłem raczej zbliżającą się kampanią wyborczą w USA, gdzie i, i Demokraci i Republikanie starają się e, obiecywać, że nie będą zbyt dużo pieniędzy na Ukrainę wydawać, że tak powiem. Ale taki jest był inny wątek, który też być może można zwrócić na tą kanwę e, tych naszych polskich wyborów, to jest podejście do e, migrantów. Mianowicie e, ja TVN-u nie oglądam, no, ale czasem słyszałem takie komentarze, że Ludzie są zdziwieni, że jakby tak negatywny obraz imigranta z państw muzułmańskich się pojawiał. Tak jakby my też, lewica, nie chcemy tych nielegalnych migrantów. My też, lewica, uważamy, że PiS by dużo wydał tam wiz pracowniczych dla ludzi z państw muzułmańskich i tak dalej. A jakby tak zarzucić tak, taką hipotezę, że na przykład jeśli wywiad Izraelski, na przykład trzy miesiące temu, pół roku temu, spodziewał się, że tego typu atak nastąpi i na przykład on się nastąpi jesienią. Nie wiedzieli gdzie dokładnie, bo oni tam zbywają różne informacje, ale w sumie nie wiedzą wszystkiego, nie kierują Hamasem, ale spodziewali się, no, gdzieś tam jesienią będzie atak. No to czy, czy w różnych państwach, w tym w Polsce, nie byłoby wstępnie dobrze zrobić takiego nastawienia, że ci muzułmani są podejrzani. A w pewnym sensie to właśnie było w ostatnich miesiącach realizowane. Teraz pewnie już to, co miało się wydarzyć w Palestynie się wydarzyło, w Polsce wybory się zrealizowały, więc potencjalnie to zniknie z dnia na dzień znowu, Bo oczywiście jak ktoś tam ogląda TVN, to może mu narrację z dnia na dzień zmieniać, on pół dnia będzie zdziwiony, a potem przyjmie tą nową, tak, tak podejrzewam przynajmniej. Natomiast jest taki drugi element. To natomiast, co jest wpływ tego, no to myślę, że ta eskalacja de facto wymusiła na Amerykanów stanowisko wobec, wobec e, Izraela, Palestyny. Amerykanie de facto przynajmniej otwarcie stanęli po stronie Izraela, zapowiedzieli, że tam podpłynie lotniskowiec na Morze Śródziemne, bliżej, bliżej Palestyny i tak dalej. Więc pytanie znowu tutaj jest, czy to pies macha ogonem, czy ogon macha psem? Bo jeżeli, bo, bo może o to chodzi. Może Izrael się poczuł zagrożony, że tu są jakieś porozumienia abrahamowe, że tam czyli niby dobrze no, Izrael się dogaduje z Arabią Saudyjską, no, ale może jednak i Izrael poczu, czuje się w tym wszystkim zagrożony. A może na przykład Izrael albo Amerykanie uznali, że Arabia Saudyjska jednak będzie po stronie chińskiej, i jeśli dojdzie do e, jakiejś konfrontacji Izraela z Iranem, no to Arabowie Umyją ręce, nie staną po stronie Izraela. Coś, co kiedyś było nazywane, a słowo, że trzeba tworzyć arabskie NATO, może już wiadomo, że nie powstanie. W związku z tym, może warto taką eskalację zrobić z perspektywy Izraela, żeby przypomnieć Amerykanom, że to jednak Izrael jest tym głównym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie. Jak Saudowie. Być może będą nielojalni, no to no, my, my, my będziemy lojalni, tak? my, my, Żydzi w Izraelu, w Palestynie będziemy, drodzy Amerykanie, lojalni, więc tu proszę lotniskowie w naszą stronę, pomoc w naszą stronę, bo my tu mamy realny konflikt świata zachodu ze światem arabskim. Jak to pewnie oni przedstawią. Tak jak zauważyłeś, generalnie cały Zachód stanął murem za Izraelem. Głównie prawica zachodnia stanęła murem za Izraelem. Wśród lewicy i liberałów zdania są troszkę bardziej podzielone, bo tam od czasu do czasu pojawia się jakiś sympatyk i zwolennik no, jakiegoś wspierania Palestyny. Natomiast zauważmy, no, nie tylko prezydent, były prezydent Trump. Nie tylko e, administracja e, brytyjska, ale także e, pani premier Meloni, e, również partie prawicowe, Zjednoczenie Narodowe we Francji, AFD w Niemczech, Partia Wolności, FPO w Austrii. E, no oczywiście partia PiS w Polsce, jak sama nazwa wskazuje, PiS. No i prezydent Żeleński, który twierdzi, że wszyscy przywódcy teraz powinni w ramach Solidarności jeździć do Izraela, chciał dać dobry przykład i pojechać jako pierwszy ale go Izrael nie wpuścił. Więc tak trochę głupio wyszło. Ale powiedzieli, że czas jest niedobry, więc może kiedyś indziej niech 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 żeleński przyjedzie do Izraela. No w każdym bądź razie nieliczne głosy jakiegoś polityka, nieraz jakiegoś celebryty, jakiegoś sportowca czy jeżeli ktoś się upomni o prawa człowieka powie o jakimś terroryzmie państwowym, no to momentalnie są zagłuszane przez krzyk ludzi, którzy no często na co dzień uchodzą za osoby o poglądach prawicowych. Z czego to wynika? że lewicy łatwiej jest poprzeć no, stronę palestyńską, a prawica jednoznacznie stoi za Izrael? Nie jestem pewien. Też do, do grona osób, które stawały po stronie Izraela, to na przykład można byłoby dodać profesora Wolniewicza, który tam miał jakieś korzenie, może i marksistowskie, ale pod koniec, przez wiele lat, ale pod koniec życia, jednak był raczej osobą konserwatywną i w naszych kręgach, że tak powiem, swój komentarz. Do bieżącej polityki, bieżących spraw dawał, i też chodził tutaj dalej do Radia Maria. Dajmy na to. Myślę, że to trochę wynika z tego, że um, lewica jest trochę rewolucyjna, jest trochę, no po prostu jest rewolucyjna, um, a państwo narodowe w ramach swojego narodu, no to chciałoby, żeby tej rewolucji wewnątrz u siebie nie mieć. Więc myślę, że tu lewica z tych pobudek czysto rewolucyjnych może wspierać każdą mniejszość, która się buntuje, każdą mniejszość, która dąży do rewolucji tam gdzieś. Kolejny element, można też taki myślę podać, że lewica jest często nie tylko antykatolicka, ale w ogóle antyreligijna. Więc a naród, jako pewnie zapewne, czy często jako element. Istotny składnik tożsamości wskazuje jakąś konkretną religię. Więc jeśli polski naród się często utożsamia, czy przypisuje tą tożsamość katolicką, czy w sposób minimalny szacunek wobec tej tradycji katolickiej, no to lewica właśnie wręcz przeciwnie, z definicji będzie w to atakować. I tak samo myślę, że lewica w kraju, w którym takąś dominującą przynajmniej teoretycznie religią jest judaizm, może być ta lewica antyreligijna i antynarodowa. No, Natomiast niemniej myślę, że też kolejny element jest taki, w okresie w szczególności powiedzmy tak zwanej Żelaznej Kurtyny, Zimnej Wojny, no to Związek Sowiecki Starał się infiltrować różne e, środowiska arabskie, kraje arabskie, i też pewnie tam realizował to po stronie lewicowej, nieprawicowej, jako ten główny element socjalizm versus kapitalizm. Więc jeżeli mamy tą dychotomię i musimy stanąć po jakiejś stronie, więc jeżeli ktoś staje po stronie socjalizmu, no to koniec końców to będzie przypisany do lewicy. A jak ktoś stanie po stronie kapitalizmu, to gdzieś tam na końcu zostanie mu przypisane, że jest prawicowcem. Też pytanie, czy te osoby, które tak sugerujesz, że jednoznacznie stoją po stronie Izraela, czy tak naprawdę, i to rozumiem z pozycji polskiej, czy to naprawdę jest prawica? To też pewnie można by zadawać takie pytania, bo może ktoś uchodzi za prawicę albo tak się deklaruje, a tak naprawdę nie jest. Kolejnym aspektem może być to, że morty po prostu. Element taki przesunięcia tej dychotomii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to raczej Republikanie są tacy prosyjonistyczni, a demokraci raczej są, no, już nie są tacy zainteresowani państwem Izraela. Są oczywiście zainteresowani, zainteresowani dbaniem o, o Żydów, o, o Judaistów, o różnorodność i tym podobne sprawy. Może oni bardziej są tacy, powiedzmy, kosmopolitycznymi. I ten, może to judaizm kosmopolityczny, żydowstwo kosmopolityczne będzie tu bardziej w cenie niż tam syjonistyczno- nacjonalistyczne Więc może to jest to przeniesione również również tu, tu, tu u nas. Nie wiem, czy zauważyłeś wie, wielu prawicowców. Yy, może do wielu to tak trzeba jakieś przykłady, no ale wydaje mi się, że jest taki schemat, że Prawicowiec w Polsce być może nawet zaneguje swoją prawicowość i swoje główne ideały, jeżeli musiałby sprzeciwić się tutaj polityce amerykańskiej. Że ważniejsze jest bycie pasem transmisyjnym polityki amerykańskiej niż dbanie o ideowość prawicową. No właśnie. A partia ideowej prawicy o tym będziemy za chwilę mówić w czasie wyborów czyli Konfederacja też troszeczkę stoi w rozkroku. Co prawda bardzo była dobra wypowiedź Sławomira Mencena, że ten konflikt w Palestynie to nie jest nasz konflikt i nie powinniśmy się tak mocno w niego angażować. Nawet więcej rozsądku w stosunku do tego konfliktu pokazał niż w stosunku do konfliktu na Ukrainie. Ale generalnie podobieństwa też są, bo na Ukrainie mówimy o państwie terrorystycznym i tym państwem terrorystycznym oczywiście jest Rosja. No, absolutnie nie, nie, nie można mówić, że Ukraina jest państwem terrorystycznym. Nawet jeżeli wystrzeli jakieś rakiety w kierunku terytorium Polski i te rakiety przez przypadek, czy nie przez przypadek, zabiją kogoś na terytorium Polski. Natomiast terrorystami w Palestynie są tylko Palestyńczycy. Państwo, które bombarduje osiedla, atakuje szkoły, żłobki i, i szpitale według opinii tak zwanej międzynarodowej, no nie jest terrorystyczne, więc jakieś są podwójne standardy w tych sprawach i to dobrze, że żeśmy zaczęli od tego, jak gdyby tego przełożenia wajchy, że do tej pory wszyscy żyli konfliktem na Ukrainie, teraz w Strefie Gazy, ciekaw jestem właśnie, tak jak powiedziałeś, co będzie dalej. Ale czuło się, że nawet te chorągiewki ukraińskie znikały przed wyborami. Teraz, w czasie wyborów, pojawiła się sprawa palestyńska. No i cóż, flagi Izraela zaczęły się pojawiać nieraz w tych samych miejscach, gdzie jeszcze niedawno były flagi chorągiewki Ukrainy. Barwy Izraela pojawiły się na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i na wieży Klasztoru Jasnogórskiego, czyli w tych miejscach, gdzie jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu pojawiały się flagi ukraińskie. No nie wiem, no może jest to rzeczywiście. Takie pokazanie, przełożenie wajchy i przeniesienie punktu ciężkości, może właśnie w kierunku Bliskiego Wschodu, może w kierunku Iranu. Trudno powiedzieć, bo, bo ta sprawa jeszcze jest bardzo rozwojowa. Natomiast na Ukrainie toczą się ciężkie walki, o których tak dużo się nie mówi. Przez kilka miesięcy albo nawet rok. Jakieś tam przesunięcie się o, o 300 czy o 500 metrów było komentowane w mediach na, na Ukrainie. Natomiast teraz są znacznie większe ruchy tego frontu i mówi się znacznie, znacznie mniej. Ja, i tutaj, jako kontynuację tego, i też trochę taki przytyczek w stronę tutaj naszej lokalnej. Sytuacji wyborczej, to chciałbym przytoczyć pewną, pewną wypowiedź, komentarz osoby, która się nazywa Andrew Michta. I Andrew Michta to pierwsza taka informacja. On jest um, dyrektorem i tam starszym członkiem w Atlantic Council. Atlantic Council to organizacja taka, jaka jest. To już nie będziemy tutaj robić, żeby nie przedłużać proszę sobie poczytać ewentualnie natomiast w Atlantic Council w Warszawie tu istotną osobą w pewnym chyba nie wiem 10 lat temu jakieś myślę że taki czas okres czasu był pan Kobosko pan Kobosko który od samego początku stoi zaraz za plecami pana Hołowni Pan Kobosko był z trzeciej drogi, również jedynką w Warszawie. Nie sprawdzałem tego, no, ale na pewno się dostał do parlamentu. Więc pan Andrew Michta jest aktualnie reprezentantem, członkiem tego Atlantic Council. Pan Michta napisał artykuł, który się nazywa A Wake Up Call for America to. czyli e, dzwonek alarmowy, czy wybudzający. Również dla Amerykanów, dla Ameryki. Hmm. Zresztą to jeszcze miałem przeczytać o nim, ale on tam jakimś profesorem jest, on też zakładał coś, jakiś coś z oddziałem w Warszawie, no już nie z tym, jak ktoś chce, to sobie na stronie Atlantic Council jego biogram <laughs> przeczyta. Natomiast tym, w tym artykule, to taki komunikat do Amerykanów, do amerykańskich analityków, czy komentarz, który docelowo ma wpłynąć na grono decyzyjne w Ameryce, on tam mówi o tym, że w zasadzie to wojna jest nieunikniona, wojna z sojuszem chińsko-rosyjsko-irańskim jest nieunikniona. Ta wojna rozpocznie się, jak tylko, po pierwsze, Rosjanie odbudują swoje możliwości militarne w zakresie wojsk lądowych. On tak o tym pisze. Ja nie mówię, że te zdolności zostały utracone. Ja mówię, że on pisze, że jak Rosja odzyska i będzie gotowa z powrotem do poważnych operacji lądowych, to wtedy się wojna wydarzy. Drugi czynnik, który musi się wydarzyć, to gotowość czy decyzja chińska o możliwościach militarnego zdobycia Tajwanu. Jak te dwie rzeczy się wydarzą, to wtedy roz, rozpocznie się ta nieunikniona wojna Ameryki ze sojuszem Chin, Rosji oraz Iranem. I to na pewno się wydarzy za dwa, może trzy lata. Tylko, że jeżeli słyszysz komunikat, jesteś osobą decyzyjną poniekąd i słyszysz komunikat, coś jest nieuniknione, wojna jest nieunikniona, a wróg będzie gotowy za dwa lata. To co ty sobie wtedy myślisz? Najczęściej, jeżeli coś jest nieuniknione, to może się wydarzyć w każdej chwili. I to i nawet bardzo szybko. A jeżeli od razu się stawia jakąś perspektywę czasową, to raczej świadczy o tym, że nad tą nieuniknionością trzeba trochę popracować. Bo, 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 bo jak, jak się nie, nie pomoże, to może to, co jest nieuniknione, okaże się jednak, że, że jest niekonieczne. Tak. W zasadzie, w zasadzie ma dwie możliwości. Jedna to coś spowodować, żeby Rosja nie odbudowała tych militarnych możliwości, oraz żeby Chiny nie były w stanie podjąć decyzji o ataku na Tajwan. tak? Albo może pójść w drugą stronę. Jeżeli to jest nieuniknione, za dwa do trzech lat wróg będzie gotowy, to może warto już teraz zacząć. I myślę, że to niestety jest tego typu komunikat. To znaczy, pan, ja myślę, że tym niepowiedzianym wprost komunikatem pana Michty w tym, w tym artykule, pana, który jest dyrektorem w Atlantic Council, jest drodzy Amerykanie, bracia Amerykanie, ja też pewnie, on powinien, że jest Amerykaninem, my musimy teraz. My musimy, teraz, my musimy teraz, bo za 2-3 lata sojusz Chiny, Rosja Iran już będzie gotowy. A wake-up call for America tu. Tak się nazywa ten artykuł. Jak ktoś chce sam, to proponuję sobie przejrzeć go. I pytanie, co na to pan Kobosko, który się dostał do parlamentu, jest osobą numer dwa, a może numer jeden uchołowy. No właśnie. Czyli yy, trzecia droga. Chyba jest wciąż jedna z tych dwóch dróg mimo wszystko. Jasne. Mimo nazwy. Yy, Tomku, yy, czy wchodzimy w kolejne wątki jakieś tam blisko wschodnie, czy powoli yy wracamy do, do, do kraju? Do kraju wracajmy. A w kraju... Yy... To, co się wydarzyło w strefie gazy, miało miejsce 7 października, natomiast 8 dni później, 15 października, były wybory, które w zasadzie dzisiaj się kończą, bo dzisiaj zakończono liczenie głosów. A rozmawiamy w dniu 17 października. Wybory, które wygrała Zjednoczona Prawica, czyli Komitet Prawa i Sprawiedliwości, ale równocześnie mamy informacje, oświadczenie wynikające z arytmetyki wyborczej, że to zwycięstwo jest pyrusowym zwycięstwem, bo nie będzie w stanie stworzyć większości rządowej. No i ci, którzy byli zdecydowanymi przeciwnikami tych, jak tam liczyli, 18 lat rządów PiSu, no teraz się bardzo cieszą, że. Powraca, powraca Tusk, powraca yy, Koalicja Obywatelska yy, z, z, przy, z przyległościami, a także z lewicą i no, tudzież z panem Kobosko i yy, yy, panem Kosiniakiem Kamyszem i yy, panem Hołownią. Czyli, yy, czyli w tle oczywiście jest sprawa yy, Konfederacji. Która no, miała mieć dużo lepszy wynik, ma dużo słabszy, ale nie beznadziejny, w pewnym sensie poprawiła swoje notowania w stosunku do poprzedniej kadencji, ale na pewno odgrywa mniejszą rolę niż nam by się wydawało, no bo niektórzy uważali, że, że konfederacja będzie języczkiem uwagi, że właśnie będą to ci, którzy wyciągną rękę do poszukującego rządowego partnera PiSu. u no W zasadzie PIS nawet nie, znaczy pewnie jako zwycięzca w wyborach dostanie misję stworzenia rządu, ale wiadomo, że jest to misja niemożliwa i na pewno jej. No i nie wiem nie wiem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Na przykład. Trzecia droga mówi, że ich warunkiem jest, żeby mieć premiera do koalicji oraz że nie, nie, ma, nie ma opcji, żeby z nimi robić 13 i 14 emeryturę. Czy to na pewno są komunikaty ze strony Kosiniaka Kamysza w stronę, w stronę PO. A może są komunikaty w strony PiSu? u Niewykluczone. E, faktycznie, faktycznie. E, tak, można to, można to odczytać. E, zobaczymy, czy naczelnik państwa. Swoim politycznym geniuszu dostrzeże te, te, że tak powiem, delikatne aluzje i delikatne. Widziałem też, wylicz, widziałem też takie wyliczania, że PiS plus PSL plus Konfederacja wystarczy, że nie, nie musi być cała trzecia droga. Mm -hmm. Więc ja myślę, że teraz będzie bardzo ciekawe, użyję może brzydkiego słowa, słowa kupczenie. Temacie, właśnie jak tu sformować ten rząd. Od tej strony to jest całkiem, jest pewna szansa, że przy okazji coś wypłynie. Że się tam pokłócą, tam coś w mediach chlapną i może się czegoś dowiemy ponadprogramowego. I od tej strony można trzymać kciuki, żeby ktoś farbę puścił przy okazji. No. Czyli, czyli będzie się działo, będzie się działo. Yy... No zobaczymy, czy taką finezyjną rozgrywkę polityczną będziemy mogli zaobserwować, czy, czy na razie jesteśmy skazani na nieudaną próbę stworzenia rządu przez PIS, a potem kolejne, kolejny kandydat na premiera z partii, która bo zajęła. To, to będzie faktycznie ciężkie, bo wyobraź sobie PSL od rolników, że tak powiem, że się dogadają z lewicą i zielonymi. I jak to, wspólnie, jak to wspólnie ustalać swoją postawę wobec polityki Unii Europejskiej, i tak dalej. Więc to, to naprawdę od, od e, odebrania samodzielnej większości pisowi do stworzenia rządu centrolewicowego daleka to jeszcze droga. jest daleka droga, tak. Natomiast sama Konfederacja, wbrew pierwszym komentarzom, to nie jest żadna tragedia, ani zły wynik. Ten wynik też nie jest jakimś sukcesem. Bo pewnie jakiś, chura sukcesem byłby pewnie wynik dwucyfrowy i wtedy faktycznie można by być tym języczkiem uwagi i tak dalej. Natomiast ten wynik aktualny jest po prostu wynikiem poprawnym. Ani to nie jest spektakularny wynik, ani tragiczny. Jest tam niecałe 300 tysięcy więcej głosów, jest więcej posłów, jest lepiej niż było. Trudno sytuację, w której jest lepiej niż było, opisywać jako wynik tragiczny. To chyba jednak drobna przesada. No, ale Sławomir Mencen uznał, że jest to porażka, a nawet jego osobista porażka. No ja nie wiem, czy on uczy się korwinizmów, czy ma problemy z spokojną analizą sytuacji, bo na przykład Krzysztof Bosak, jak słyszałem jakiś taki świeży jego wywiad po, to on tak podkreślał, że to za szybko, żeby wyrokować. I myślę, że pan Mencen powinien się tego nauczyć że na podstawie Exit Pola i nie widząc danych konkretnych, no to takich rzeczy nie powinien mówić. Ja wiem, że on w tym wywiadzie podkreślał, że to jego osobisty, bo on tam dwucyfrowy i tym podobne, no ale wiadomo, że jest liderem i skoro on mówi, że to jego osobisty, to znaczy, że to całościowo tragedia, no bo tak ludzie to będą ekstrapolować. Wiadomo, jego osobisty, czyli wszyscy ponieśli porażkę, a wcale tak nie jest. Na przykład pan poseł Brown ma plus 300% w liczbie posłów. No. To w ogóle jest wspaniały wynik, tak jakby tak na no to spojrzę, tak plus 300%, to no każdy by chciał mieć plus, plus 300%, jeszcze takie słupki, plus 300%. No, był, był e, jedną dziesiątą e, e, koła e, Konfederacji, a teraz jest jedną e, piątą, no jedną czwartą, jedną piątą. Tak, i tutaj pierwszy taki bardziej szczegółowy komentarz, bym powiedział, że tak, jak się spogląda na PKW i się kliknie na komitet, ten KW Konfederacja, no to pojawia się taka mapka z białą plamą na północnym zachodzie i jest trochę czerwonego i coraz bardziej czerwone im bardziej na wschód. I to pokazuje procentowy udział Konfederacji w tych województwach, to jest mapka na województwa. Innymi słowy, elektorat Konfederacji, który te, te duże, większe procenty osiąga, to jest tak zwana ściana wschodnia. To są te rejony, które się uważa za konserwatywne. To jest mój pierwszy taki komentarz. Dobrze by było, jakby liderzy konfederacji zauważyli, że jednak to konserwatywne regiony, czyli potencjalnie konserwatywni wyborcy na nich głosowali. I ja się obawiam, że znaczna część z nich głosowała mimo wszystko na konfederację. A mimo wszystko to się głosuje raz. Może się zdarzyć drugi raz zagłosowanie, ale nie będzie to powtarzane w kółko. Będziemy jeszcze kontynuować ten temat Konfederacji, natomiast chciałem Cię spytać, jak oceniasz w kontekście wyników na przykład senackich te powracające pomysły jednomandatowych okręgów wyborczych? No bo gdybyśmy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze... To akurat w Senacie 66 mandatów senatorskich zdobyła opozycja, a 34 dotychczasowa partia rządząca PiS. Czy sądzisz, że również na poziomie Sejmu mogłoby dojść do takiego zabetonowania tego systemu, gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, które oczywiście mają pewne zalety? Ale myślę, że w Polsce by się nie sprawdziły. Jeżeli już, to raczej taka jak w Niemczech, ordynacja mieszana częściowo proporcjonalna, częściowo jednomandatowa może byłaby lepsza, ale przejście tylko na jednomandatowe to niestety byśmy, byśmy być może na tym polegli, i wtedy sprawa no, tego, co często mówi i powtarza Paweł Kukis byłaby problematyczna. No. Yy, okazuje się, że Kukiz często nie ma racji, chociaż nieraz podobno ma rację. To powiem tak, są, są dwa, dwa wątki, czy trzy, mógłbym tak w ramach... Jest, w ramach tak. Po pierwsze zwrócimy tutaj uwagę na to, że w systemie proporcjonalnym, czy pseudoproporcjonalnym, tak jak mamy aktualnie, okręgi z małą liczbą posłów są bez sensu. Jak jest okręg z ośmioma posłami, to to jest tak bez sensu. To już lepiej byłoby osiem jowów niż jeden ośmiomandatowy. W tym kontekście, jeżeli by ktoś zaproponował mieszany typu w Warszawie 30 posłów proporcjonalnie, a gdzieś na tak zwanej prowincji w jakimś sensownym okręgu jeden poseł, to to mogłoby mieć sens nawet. Czyli to jest pierwszy wątek. W aktualnym systemie już teraz jest LIPA, że tak powiem, w okręgach o małej liczbie mandatów. To jest jedno. A wciąż, żeby startować w tym małym okręgu, potrzebna jest ogólnopolska lista z 5% przekroczenie i tak dalej. Czyli jest ten nałożony bagaż problemów związanych z systemem proporcjonalnym i jest żenujący dla systemu proporcjonalnego okręg z małą liczbą mandatów. Bo rozumiem, że w Jowach każdy kandydat by sobie indywidualnie zbierał podpisy na, na siebie w tym małym obszarze i na przykład tysiąc podpisów by zebrał i mógłby startować. Więc nie byłoby problemu tego bagażu, właśnie o którym tutaj wspomniałem. I ta granica Twoim zdaniem jest na poziomie, nie wiem, 10-12 mm, mandatów? No bo, ja Myślę, dono, bo że poniżej, poniżej myśli, 10 tak. to są bezsensowne okręgi, na pewno. Myślę, że o, o, ósemka z marszu mówię, że jest bez sensu, dwunastka moim zdaniem już ma sens w proporcjonalnym, dycha nie wiem, bo tak szczegółowo się nie zastanawiałem, więc na, na dziesiątką bym się musiał po, pochylić trochę dłużej. No ale 10 to, no to ten jeden poseł przy 10%, no to co to za system proporcjonalny, jeżeli ja zdobywając 6% nie dostaję posła? Czyli może nawet 12. Na... No, dobra, w marszu odpowiadam 10 też za mało. Wiedziałem zdanie 10 też za mało. Czyli za nie, za mało. Za to się to można to powiedzieć, przemyśleć. że połowa okręgów tych wielomandatowych jest bez sensu, bo mniej więcej 50% okręgów to jest do hmm. 11 posłów łącznie. No. A no. dopiero w połowie tej listy, bo mam taką, takie zestawienie, zaczynają się okręgi, gdzie jest 12 mandatów i więcej. Tak, czyli, czyli już już. już... Tak, to jest dobra przesłanka, żeby na poważnie wziąć pod uwagę ten, tenże postulat Kukiza. Drugi, I teraz sam Kukiz. Tutaj są dwa, dwa sprawy. Jedno jest takie, że w jednym wymiarze prawie na pewno Kukiz ma rację, a w drugim być może ma rację. W pierwszym na pewno ma rację jest takie, że chyba efektywniejszą drogą, by wywierać wpływ. Na władzę i, i być może trochę przekierowywać, co się dzieje w kraju, jest, że tak powiem, zeszmacić się poli politycznie, ale za to mieć dostęp do ucha prezesa tego bądź innego. Mhm. I to się wydaje być ścieżka skuteczniejsza niż organizowanie ogólnopolskiej struktury, ogólnopolskiej listy wyborczej itd. itd. Czyli jeżeli jest osoba rozpoznawalna, za którą idą tłumy, i ta osoba jest skłonna się zeszmacić politycznie, to cookies pokazuje, że być może to jest dobra ścieżka. Nie wiem, kto chce się zaszmacić politycznie, ale to jest... Proszę to rozważyć. Widzę, widzę że przechodzisz na pozycje rewolucyjne. No, niestety. Mało, niestety. mało konserwatyzmu w tym, co mówisz. <laughs> tak, i teraz drugi element związany z, z, z Kukizem, że tak powiem, i bardziej tymi Jowami. Były pewne przecieki i komentarze dotyczące tego, co się działo wewnątrz Konfederacji, z, z których wynikało, że znaczna część energii, w szczególności liderów Konfederacji, szło na wzajemne wycinanie się po to, żeby walczyć o swoją własną pozycję. I to mówimy o partii politycznej, o pewnych strukturach ogólnokrajowych na poziomie 7%. Czyli. W strukturach politycznych, które są w stanie osiągnąć poparcie na poziomie 7%, istotnym elementem, zgodnie z tymi komentarzami, przyciskami, było wzajemne wycinanie się. No to jak w takich, To proszę zwrócić uwagę, ile energii tychże liderów i ludzi związanych z tymi liderami musi być marnowanie na wzajemne wycinanie się. Nieraz 100% energii. 99% może. I proszę zwrócić uwagę, że w Jowach jest ta sytuacja, że dopóki ktoś nie wywalczy sobie mandatu z danego okręgu, to nie ma tej pokusy, albo jest ona bardzo marginalna. Bo dopóki nie mam mandatu, no to nie mogę się żereć o stołki, nie mogę się żereć o pozycję w rządzie, o, w, o wpływie na premiera i tym podobne rzeczy. Wpierw musisz w swoim własnym okręgu wywalczyć ten mandat. Czyli dopóki nie zostaniesz posłem z Jowa, więc niska pokusa, żeby się koncentrować na wzajemnym wycinaniu. I w tym sensie, jeżeli te przecieki i komentarze związane z tym, co się działo w Konfederacji, były prawdziwe, no to tutaj bym powiedział, że również być może kuki ma rację z tymi Jowami. Mm -hmm. No, pierw. Będąc tym liderem, typu Wipler na przykład, weźmy taką osobę, która się pojawiła znikąd, znaczy wróci, wiadomo skąd wróciła, no, ale z perspektywy ostatnich dwóch, trzech lat się pojawiła tak jakby znikąd. Wyciągnięty um, za uszy z kapelusza. Tak, postawiony na jedynkę, wiadomo, że miał duży wpływ na jednego z, z liderów Konfederacji teraz zo, z, zostanie posłem, a nie on wpierw samodzielnie sobie tego Jowa wywalczy w tymże konkretnym jakimś okręgu. A, a co by było ze spadochroniarzami? Tychowach. To ci spedachroniarze tak chętnie byliby witani przez tych głosujących w tych różnych okręgach? No i, I ja myślę, że to tak, to byłoby. Być może doszłoby do zabetonowania z innej perspektywy, z innej powodów, bo, no bo pewna rozpoznawalność ogólnokrajowe konkretnych partii politycznych i budżet tychże partii politycznych zapewne by się. I jakaś taktyka tychże partii powodowałaby pewne koncentracje się na pewnych okręgach, gdzie nie można dopuścić nikogo innego. Czyli jakby na przykład PiS sobie określił, że z Rzeszowa to musi ziobro, to pewnie Brown by miał problem, żeby się dostać z Rzeszowa, no bo te oko Saurona by się tam skoncentrowało, tak? Na tym Rzeszowie, żeby koniecznie tego ziobra przepchać. No ale, mimo wszystko, jak nie tutaj, tu, gdzie. sytuacji jednomandatowego okręgu. Tak. Tak, bo mówię w sytuacji no tak, tak. Ale pytanie czy to oko Saurona mogłoby na te wszystkie Jowy? No pewnie nie, pewnie na wybrane. Więc tam gdzie tych wybranych Jowów by nie było, no to potencjalnie ten człowiek charyzmatyczny zamiast się wycinać wzajemnie z kumplami Mógłby się skoncentrować na robieniu solidnej kampanii w swoim regionie i od tej strony, i też wieloletniej pracy w tym regionie, żeby go ludzie generalnie w tym konkretnym regionie znali. Więc są myślę pewne zalety w tym wszystkim. Czyli po pierwsze, Cookies być może ma rację, bo zeszmacenie polityczne jest dobrym kierunkiem. Po drugie, być może ma rację, bo już teraz ten system proporcjonalny jest tak naprawdę pseudoproporcjonalny. Po trzecie, być może Cookies ma rację, bo Jowy potencjalnie by nam zmniejszyło skalę energii marnowanej na wzajemne wycinanie się. To kończąc sprawę tych Jowów, jeżeli weźmiemy tą granicę powiedzmy 12 mandatów w okręgu, to z czterech posłów, którzy weszli z korony, dwóch weszło z większych okręgów, a dwóch jednak z mniejszych. No Grzegorz Braun wszedł z bardzo dobrego okręgu rzeszowskiego, gdzie jest 15 mandatów, czyli to jest mm. akurat taki okręg, w którym sens jest tego proporcjonalnego powiedzmy układu, tak jak mówiłeś wcześniej. Również Włodzimierz Skalik wszedł z Opola, gdzie jest 12 mandatów. Natomiast z mniejszych okręgów, czyli tam gdzie ewentualnie twoim zdaniem Jowy byłyby lepsze. Wszedł yy, Fritz, Roman Fritz z okręgu Rybnik, gdzie jest 9 mandatów, a także Andrzej Zapałowski z okręgu takiego na granicy, bo tam jest 11, no ale jednak jest to mniejszy okręg niż, niż te, o których mówiłem wcześniej. To jest jedna rzecz. Co do... znaczy to Tak, to ja tutaj powiem od razu, że... Ja generalnie uważam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W sensie, czy to byłoby wszędzie czy byłby mieszany, czy tak jak teraz proporcjonalny. Jeżeli by się nie, mnie na przykład zapytał, jak powinno być, to bym odpowiedział, że nie powinno być małych okręgów, czyli powinny być większe i na przykład powinien być próg wyborczy 3%. Mm -hmm. Bardziej bym w tym kierunku, jakby się pytał, gdzie, w którym kierunku ja chcę iść. Natomiast <coughs> biorąc pod uwagę, to tak, czyli. Czy oni to musieli, pewnie rozumiem, przekroczyć 10%? Nie, nie w tych okręgach. Nie, nie, nie przekroczyli 10%, bo tam 9% chyba, bo najwięcej, nie? Na poziomie Województwa było niecałe 10%, ale może w okręgach niektórych bo, było, było więcej. Przekroczyli, przekroczyli, tak, 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 tak. tak. Hmm. Pytanie, czy te 10% udałoby się skumulować w ramach y, jednego jowu Pewnie nie. No, a też no, no inaczej trzeba by do tego podchodzić. Tak, i tak. Jof jest też w pewnym sensie krokiem w stronę demokratyzmu, A biorąc pod uwagę frekwencję w referendum. Ja mam bardzo poważne tutaj um, wątpliwość, czy te kroki w stronę demokratyzmu, czy to ma sens, może lepiej zostawić to proporcjonalnej, być sprawnym, sprawnym w tych machlojki jednak i się rzeczy między sobą przy okazji, jak, jak, jak wygląda. No bo zwróć uwagę, że frekwencja w wyborach parlamentarnych to było prawie 75%. Frekwencja w e referendum to było tam 40%. 30... Tak, czyli ponad 30% społeczeństwa z uprawnieniami, czyli to jest w 40% wszystkich głosujących no to pewnie więcej, no ale znaczna część wszystkich głosujących uznało, że nie odpowie na pytania, które są oczywiste i banalne, pewnie dlatego, że w mediach tak powiedzieli. No to jeżeli mam, a to serio, to te, te pytania nie były jakieś, nie wiadomo jakie, bo pytanie, czy jesteś za wyprzedażą tam tych spółek tak strategicznych, no wiadomo, że nikt nie jest, no to w czym problem odpowiedzieć nie, naprawdę. No nie jesteśmy za wyprzedażą, tak? Wszystkiego. Albo czy, czy, tam było, czy, czy jesteś za e, tam przymusową nielegalnych migrantów i tym podobne? Wiadomo, że nie jesteśmy. I nawet ci po tej stronie demokratycznej nie są przecież za tym. Oni jak już, tak samo jak PiS, będą za zalegalizowaniem tych migrantów. Nie będą za, za masową, przymusową, nielegalną migracją, tylko będą za zalegalizowaniem. Więc też mogli śmiało odpowiedzieć nie na to pytanie. A mimo to nie, nie zrobili tego, ponieważ któraś ze struktur politycznych powiedziała, że lepiej jest nie głosować w ogóle? Media to mówiły, lepiej nie głosować. Bach, 30% ponad tych uprawnionych do głosowania poszło na wybory, a nie zagłosowało. To, to jednak sugeruje, że to w ogóle może to, czy to jest sens w ogóle rozważać? Może lepiej rozważać, jak zorganizować strukturę polityczną, którą w, w obrębie aktualnego systemu proporcjonalnego nie będzie się żarła wewnętrznie na poziomie yy, ledwo co przekraczającym próg wyborczy. Jak, jak Konfederacja powstawała, to ja tak kilka razy powiedziałem, być może u Ciebie do, 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 w rozmowie nagrywanej tak, też, że pokłócić się i podzielić, to najlepiej, jak już się 20% przekroczy. A to się okazało, że y, y, mając nadzieję na przekroczenie 10%, już, już, już to nastąpiło. E, kończąc sprawę jeszcze wyborów y, do Senatu, bo żeśmy to poruszyli przy okazji Jowów, y, to mm, no właśnie, rozmawialiśmy o Bliskim Wschodzie. Przypomnę, że miesiąc temu żeśmy omawiali książkę Niebezpieczny Związek. Tajna współpraca USA-Izrael, którą wydał 30 lat temu Stanisław Tymiński w języku polskim. Stanisław Tymiński też startował w tych wyborach. Jaki wynik osiągnął wiesz w pierwszym czy w drugim? Nie, nie, chodzi mi o wybory w tym roku. A w tym roku, to, a to nie, nie mam, pewnie marginalny totalnie, nie mam pojęcia. Nie, zdobył w okręgu Bytom-Zabrze do Senatu 13%. No to sporo, ja całkiem, całkiem nieźle. Przegrał z, no oczywiście z głównymi partiami. W tym okręgu Bytom-Zabrze koalicja obywatelska zdobyła 58%. A PiS 29%. A Stanty Miński był jedynym, oprócz nich, kandydatem trzecim i zdobył 13%. Co jak na takiego człowieka, który przyjechał specjalnie z Kanady? Moim zdaniem wynikiem jest całkiem, całkiem przyzwoity. A to, to myślę, że to było jeszcze na kanwie bycia znanym z uwagi na te prezydenckie kiedyś wybory? Nie, ja myślę, że on miał pewien pomysł, miał dosyć ciekawą kampanię. No, nie mogąc znaleźć się na listach do Sejmu, wybrał start do Senatu. Akurat tam, gdzie miał jakieś zaplecze organizacyjne, gdzie mu pewna grupa pomogła. No, wynik nie jest kompromitujący, bo osiągnięcie 13% w wyborach do Senatu, jeżeli jest trzech kandydatów, to, to, to nie, nie, nie jest jakaś, jakaś totalna yy, porażka. No, jest to lepszy wynik niż konfederacja w całym kraju, prawda? No bo tutaj... Tak. Wiesz, to, to może o tym elemencie, bo mi się wydaje, że za dużo było głosów demobilizujących w mediach, które. Yy, Wcześniej zdarzało się popierać różnych, różne osoby ze strony Konfederacji, czy to posła Brauna, czy, czy, czy innych, bo, bo demobilizacja cudzego elektoratu jest jednym z istotnych zadań każdej tutaj partii politycznej w tej systemie. W efekcie, jeśli jacyś influencerzy albo media, które są często oglądane przez... Elektorat Konfederacji. Jeżeli te media zniechęcały do głosowania, to to jest de facto, tak jakby głosowanie na lewicę, i tak dalej. To jest to, co wszystkie inne partie polityczne oczekują to znaczy demobilizowanie cudzych. Nie swoich, cudzych. Co z zasady swoich się mobilizuje, cudzych się demobilizuje. I Było kilka takich przypadków, które. Tutaj ja, ja bym, po pierwsze był używany demobilizacji, chciałem tutaj na, na dwa okręgi pokazać i jeden okręg, który pewnym jest może wyrazem tych negatywnych konsekwencji takiej demobilizacji. I w pierwszym takim okręgiem takiej mobilizacji, to znaczy e, pretekstu do demobilizacji to jest ten okręg szczeciński, gdzie pani e, Szczeciński, tak dobrze pamiętam, była używana pani Magdalena Sosnowska do demobilizacji. Czy w Szczecinie dostał się pan Grzegorz Betka? Nie. Czyli jedynka się nie dostała. Pani Magdalena Sosnowska była na dwójce. Dostałaby się, gdyby były dwa mandaty. Ale nawet jednego nie ma. Teraz pytanie. Czy to miało sens? Demobilizowanie elektoratu Konfederacji, bo. Pani Magdalena jest na listach, w sytuacji, kiedy nawet przy lepszym wyniku, i tak kto inny by wszedł z tej listy do parlamentu. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek, który był, wydaje mi się, jeszcze, jeszcze bardziej nagminnie używany, to Siedlce. Był używany argument w kontekście zwracania uwagi, że Polska jest jedna, jest projektem PiSu. I tu może zrobię jednak dygresję. Ja się niedawno miałem spotkanie z osobą, która ma bliski kontakt z kimś, kto jest osobą, która jest wierną księdza Natanka. Czyli tam jeździ do, do księdza Natanka raz na jakiś czas i, i generalnie szanuje księdza Natanka i słucha, co on mówi i tak dalej. I ona mi powiedziała, że ta osoba, która jest taką właśnie wierną księdza Natanka, że przez długi czas ksiądz Natanek, nie wiem, czy teraz słowo ksiądz tu pasuje, ale wiadomo, no w sumie ksiądz Natanek, e, nawoływał do poparcia dla Polska jest jedna, w wspieraniu w podpisach i tym podobne, a kilka dni przed wyborami stwierdził, że jednak orędzie jest takie, żeby głosować na PiS. I to naprawdę, to, to, to mnie tak bardzo, ja nie będę tego świadomy, że, że ale książę Tanek, proszę zwrócić uwagę, ma w pewnym sensie taką sieć ludzi po kraju rozsianą. To jest bardzo dobry kanał dystrybucji informacji i na przykład aktywizowania ludzi do tego, żeby osoba jakaś wierząca wśród innych osób wierzących, namawiać do pierw złożenia podpisu pod, pod tą listą poparcia, bo faktycznie zagłosować na Polska jest jedna. A zarazem wielu ludzi wskazuje, że potencjalnie ci ludzie, jakby nie było Polska jest jedna, to jakby chcieli koniecznie pójść na wybory, no to w zasadzie kandyd kandydat Brauna by tu pasował. To będzie przykład kolejnego kręgu, ale siedlce, wróćmy do siedl siedlec. Do Sejmu dostał się pan Krzysztof Mulawa. Nie znałem. Nie znam to pana Krzysztofa. Tak naprawdę jak zobaczyłem, że jest jedynką w Sielcach, to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem to nazwisko w taki sposób, że kojarzyłem, że to jest imię i nazwisko jakiegoś konkretnego człowieka. Bo może mi mignęło wcześniej. Ty znasz pana Krzysztofa Mulawę. Też nie. Niestety. A ty dużo, dużo dłużej się orientujesz w środowiskach narodowych o mnie. No ale Dobra, to jest z to... ruchu narodowego. Ale ruchu narodowego? Nie. Tak, on jest z ruchu narodowego. Tak. Mm -hmm. I on się tam jako. Czyli taki no-name w naszych środowiskach się tam stamtąd dostał. More w Sielcach jest bardzo znany, nie wiem, tam w okolicy, ale tak generalnie raczej nie jest. A pani siarkowska, która była używana do tego, że po co głosować na konfederację, skoro tam jest zinfiltrowana przez siarkowską spisu? Ona jest numer trzy bo w sensie w liczbie głosów. Numer dwa był w Sośnierz. Czyli udało się zdobyć jeden głos, był to no name, a pani, która była używana do demobilizacji ma trzeci wynik. Bez szans, żeby się dostać. Bo nawet jakby był ten kilkunastocyfrowy tam efekt, to pewnie by dostał się w Sośnierz. Najgorszy postęp Konfederacji. Broń obosieczna. Demobilizujesz tak. i, i, i w okręgu nie ma ani jednego mandatu. No, Alby tu, tu jestem jest problemu, jeden, bo... Jest jedyna jest być ma... no Tak, 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 ale, ale ogólna idea jest taka. Pani Siarkowska była używana jako osoba, która zinfiltrowała Konfederację, nie będąc w strukturach Konfederacji i będąc w miejscu, z którego się nie dostała do parlamentu. To drugi przykład. A teraz dam trzeci przykład. Taki bardziej pozytywny myśli, który y, może trochę zmotywuje proces myślowy na przyszłość. Warszawa. W Warszawie będzie jeden kandydat, jeden i jeden y, poseł. Zapewne, żeby było dwóch posłów, sporo brakuje. I numer dwa, czyli ten, który by się być może dostał jako drugi, jest pan Banaś. Pan Banaś też był używany do tego, żeby zdemobilizować, żeby nie głosować, bo pan Banaś to. Co to za człowiek w ogóle? Też z kapelusza wyciągnięty. Po tym przez Wiplera proponowany. To nie tylko, że pani Ruchniewicz, że dobrze nie przekręcam nazwiska, ma raptem 150 głosów mniej. 150 głosów. Czyli w Warszawie trzeba było trochę więcej głosów zdobyć, żeby były dwa mandaty taki sposób, żeby dodatkowe 150 trafiło do panią Pani Ruchniewicz zamiast do Pana Banasia, czy tam 151, tak, żeby chociaż tym jednym głosem przekroczyć. Czyli korona, zamiast... Korona by miała swoją posłankę. Tak, nie właśnie jest... o to mi chodzi. Tak, czyli demotywowanie powoduje, że z takiej Warszawy jest powiedzmy gwarancja, że będzie ktoś z lewicy albo z trzeciej drogi, a ryzykując, żeby się Pan Banaś nie dostał, podcinamy skrzydła Pani Ruchniewicz. I... Dlatego ja tak nie podobało mi się i też wcześniej raczej też z mojej strony, mimo jakiejś tam krytyki, no to pójdźmy za głos, znajdźmy tego Braunista i zagłosujmy. I myślę, że tu Warszawa jest naprawdę dobry przykład, bo Warszawa jako okręg z 20 posłami, dość zlewaczoły teren, ale no mimo wszystko 20 posłów w okręgu, no to jest jakaś szansa, że będzie tych dwóch posłów. I byłby Pan Banaś zamiast Pani Ruchniewicz. Może trzeba było się najlepiej lepiej zmobilizować, żeby był ten jeden więcej na Panią Ruchniewicz niż na Pana Banasie. No tak, w temacie demotywacji, co mi się bardzo nie podobało, co ostatnio było. No cóż, no. Bo, bo to, to jest taka taktyka. Tak? Ja, ja rozumiem, że to jest zupełna taktyka, ale jeżeli ktoś naprawdę poświęca 4, 5, 6, 7 lat, żeby śledzić scenę polityczną, i potem mówi, nie ma sensu zupełnie głosować, a potem jest taka sytuacja. Używamy pani, pani, pani ze Szczecina, używamy pani z siedlec, które nie mają szansy się dostać w praktyce żeby demotywować, a zarazem ucinamy skrzydła tym, którzy tam poszli. Czyli w pewnym sensie, bo to nawet nie chodzi o to, żeby aktywnie motywować, bo to nie, chodzi o to, żeby nie demotywować, bo demotywowanie jest działaniem sił politycznych przeciwnych. Jeżeli robimy to, to swoją energię być może z dobrych intencji, ale kanalizujemy ścieżką, która jest, że tak powiem, idealna dla wrogów, przeciwników itd. itd. No co, kończymy powoli, czy jeszcze jakiś wątek? Na koniec optymizm. Jest taki. Wisienka na torcie. Tak. Te wybory mają idealny wynik. On jest poprawny od strony technikali, tak jak mówiłem wcześniej, ale jeżeli chodzi o wynik taki, co mamy namacalne, on jest idealny. Dlaczego? Po pierwsze, myślę, że liderzy dobrze sobie zapamiętają, że uśmiechanie się do centrowego elektoratu. To jest rosyjska ruletka. Od nich nie zależy ten efekt, bo ten efekt zależy od mediów, a nie od tych, którzy się uśmiechają do elektoratu centrowego. Więc liczę, jak już wcześniej sugerowałem, że ten jednak elektorat konserwatywny dał im posłów, więc warto by to przemyśleć. To jest raz. Drugi element Chyba jedno chowanie do szafy Brauna było bardzo złym pomysłem w związku z tym. Trzecie. Pan Korwin być może zauważył, że to jest czas, żeby przejść na emeryturę. I jeszcze raz. To nie jest czas, żeby pana Korwina wyrzucić na emeryturę. To jest czas, żeby pan Korwin z wygodnością Nestora odszedł na emeryturę. I się skupił na przykład na publicystyce, skupił się na prowokacjach, skupił się na różnych innych rzeczach, ale niekoniecznie już w bieżącej walce politycznej w tym sytuacji medialnej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jako publicysta może się wypowiadać na temat no, tak. No, no, no oczywiście, no oczywiście, nie ma problemu, tylko może jednak bycie jedynką w biorącym okręgu, to może nie jest jednak dobry pomysł w tej obecnej sytuacji, taka jaka ona jest. Po czwarte, chciałbym zwrócić uwagę, że 18 minus 4 równa się 14, więc pan Braun powinien mieć odpowiednią siłę głosu w Radzie Liderów, taką, żeby przy kolejnych wyborach żadne chowanie do szafy nie, nie było możliwe. A jeżeli byłoby możliwe, to byłoby oczywiste, że to jest wola pana Brauna, w sensie, że to jest jego pomysł. Bo te, teraz mamy sytuację niejednoznaczną. Są tacy, którzy mówią, że Brown sam tego chciał. Tak? I wtedy sugerują w ten sposób, że pan Brown stracił na charyzmie i tym podobne, bo dał się schować. Tak. No ale inni mówią, że go zmusili, tak? bo nie miał prawa głosu wśród rady liderów. Więc ja powiem w ten sposób: albo znaczne wzmocnienie korony i Brauna w radzie liderów konfederacji, albo koło na cztery osoby. Bo przy wyborach następnych będzie za późno. Teraz jest ten czas. Tak samo jak teraz jest czas, żeby ci wszyscy, którzy rozważają tworzenie nowych klubów, nowych partii, nowych stowarzyszeń, bo chcą w sposób aktywny brać udział w życiu politycznym, a konfederacja jest B, to teraz jest ten moment, żebyście zaczęli. Teraz to twórzcie. Bo jak będziecie to robić za 5,12, to będziecie narzędziem systemu. Jak teraz będziecie tworzyć, to coś dobrego z tego może wyniknąć, z uwagi na to, że to wszystko potrzeba, no to wszystko potrzeba czasu. Dlatego teraz rozpocznijcie, żeby za 5.12 nie być narzędzią Waszych wrogów. I tymi czterema Dziękuję. ważnymi uwagami kończymy nasze spotkanie. <laughs> Moim i Państwa gościem był Tomasz Węgrzyn. Dziękuję bardzo, Tomku, za rozmowę. Dziękuję. A państwa zachęcam do oglądania naszych programów, zarówno na YouTube, na Ramblu, na Bitszu, CDA, VK. Zapraszam też na nasz Facebook. Tam na Facebooku są informacje, na przykład o spotkaniach, jakie organizujemy w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, które jest potrzebne, żebyśmy mogli rozwijać naszą działalność w kierunkach statutowych, edukacja, media wydawnictwa. Numer konta do wpłacania darowizn jest na pasku na dole ekranu. No i równocześnie polecam książki, które są na naszej księgarni wysyłkowej CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl Tam książka, którą pokazywałem już raz, Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael, myślę, że warta polecenia, bardzo ciekawa pozycja. Książka, no, kandydata na prezydenta sprzed 30 lat i kandydata na senatora na Śląsku Stanisława Tymińskiego. Trzy dni temu kandydował na, na, na senatora. Do, dosyć dobry wynik osiągnął, ale oczywiście za mały, żeby wejść do Senatu. Polecam też książki w serii Jedynie Prawda jest Ciekawa. Najnowsza książka to Jędrzej Giertych. Wierny kontynuator myśli Dmowskiego oraz ideolog katolickiego nacjonalizmu. Bardzo ważna pozycja, bardzo ją polecam. I powszednie siedem pozycji w tej serii, które zapoczątkowała książka Piłsudski Sanacja, e, Prawda i Mity. Oczywiście książki w serii gorące tematy, między innymi Pierde Wilmare, źródła finansowe, komunizmu, nazizmu. A z nowości to polecam, wyszła właśnie w, na, w tych dniach. Książka Henryka Pająka, drugi tom tytułu Na wschodzie bez zmian. To jest drugi tom tego tytułu Na wschodzie bez zmian. On obejmuje głównie rok 2023, a e, rok 2022 jest w tomie pierwszym. Oba te tomy Henryka Pająka do nabycia w cep Dziękuję bardzo, do widzenia, wszystkiego dobrego.